Mariusz Szczygieł. Ponieważ nie jestem fachowcem od zmyślania, poprosiłem na Instagramie moje czytelniczki i czytelników, aby patrząc na to zdjęcie, napisali o jego bohaterach. Czego oni jeszcze nie wiedzą Jeszcze nie wiedzą, że za pięćdziesiąt lat będą tęsknić za tym dniem praski dom że są szczęśliwi Lilacz. Myślę, że jeszcze nie wiedzą, jak są wolni, że spędzanie czasu razem będzie luksusem i że być może to ostatni raz, kiedy spotykają się, bo celem jest spotkanie samo w sobie, a nie załatwienie żadnej przysługi. Ewula. Chłopak podrywa dziewczynę, a jej trochę to schlebia, ale trochę też jej się to nie podoba. Nie wie jeszcze, która z tych emocji okaże się ważniejsza, ani dlaczego. Wasowska .net. Nie wiedzą, że ludzie będą analizować tę krótką chwilę z ich życia, zastanawiając się, czego nie wiedzą. Hadzyński Foto. Oni tak samo nie wiedzą nic, jak nie będą wiedzieli za lat 20, 30 i tak dalej. Weronika DDD Nie wiedzą, że idą na wojnę Ona jest za rogiem. Michal Mroczka. Oni jeszcze nie wiedzą o tym, że jutra może nie być. Pandora Mandragora. Nie wiedzą, ale za chwilę będą wiedzieć, że beztroska kosztuje. Marta Okoniewska. Nie wiedzą jeszcze, że mijające lata i tak zwana dorosłość tak naprawdę niczego w nich nie zmienią że bazowe oprogramowanie na zawsze pozostanie takie samo. Jola Was Nie wiedzą, że te same ubrania będą nadal modne za x lat, co najmniej 20. Dama z Pabianic Jeszcze nie wiedzą, że do siebie nie pasują, że dziewczyna z lewej strony zdjęcia zostanie sławną aktorką i będzie wstydziła się swojej przeszłości. Że ta uśmiechnięta, wokół której kręci się cały ich świat, zajdzie za kilka miesięcy w ciąże i swoje życie poświęci niepełnosprawnemu dziecku. Że chłopak, który z bezczelną pewnością siebie patrzy na koleżankę, zginie, potrącony przez pijanego kierowcę. Że ten, co patrzy przed siebie, ożeni się, założy firmę, która odniesie międzynarodowy sukces, ale umrze samotny, z niespełnionym marzeniem o odpoczynku. A ten, którego na zdjęciu jest najmniej, ten na którego nikt nie patrzy, już wie to wszystko. Jest doskonałym obserwatorem, zna ich wszystkich od zawsze, nawet lepiej niż oni znają samych siebie. To on potrzebuje tej grupy najbardziej, ale też wie, że zaraz między nich wkroczy dorosłość i inni ludzie. I oto on. Jako jedyny będzie o nich walczył. Kiedy nie uda się zawalczyć o całość, to będzie walczył o każdego z osobna. I będzie wiedział o gwieździe, o matce, o śmierci, o samotności. Tylko nie będzie umiał nic z tym zrobić. Więc póki co idzie z nimi, wchłania zapach, głos, wchłania przyjaźń, cieszy się chwilą. On wie, że to jest najważniejsze. Asia Ewasie. Oni jeszcze niczego nie wiedzą. 27 siedem mamaj. Panie Mariuszu, w takim wieku wie się wszystko. Adwentyści gliwice.